Himalaje to jedno z najbardziej znanych pasm górskich na świecie. Podczas gdy większość kojarzonych z nim tajemnic wiąże się z istotami pokroju Yeti, te niezwykłe góry mają również swoje historie o duchach. Wielokrotnie są one o wiele bardziej niepokojące niż to, co opowiada się o nawiedzonych domach, szpitalach psychiatrycznych czy sierocińcach. Nie są one jednak szczególnie dobrze znane, choćby dlatego, że większość tragedii, która stanowi zalążek dla tych legend, zachodzi w odosobnieniu. Nie ma się co dziwić, że tak trudno dostępny masyw górski doczekał się mocno zakorzenionego w folklorze i mitologii miejscowej ludności szacunku. Himalaje są od dawna postrzegane przez rodzimych Szerpów jako świat licznych zjaw, bogów i duchów. Zdaniem Szerpów, każdy, kto umiera w górach bez właściwego pochówku, jest skazany na wieczne wędrowanie jako niespokojny duch. Miejscowi obawiają się więc, że jeśli ktoś nie wraca zbyt długo do domu, to może to oznaczać, że spotkał jedną z tych zagubionych zjaw oraz dołączył do ich orszaku. Zgodnie z podaniami, tego typu duchy bardzo często atakują wędrowców, a nawet opętują ich ciała. Nikt nie ma chyba wątpliwości co do tego, że jeśli Szerpowie mieliby rację, Himalaje powinny być domem dla tysięcy, jeśli nie dziesiątek tysięcy duchów. Jak powszechnie wiadomo, wielu z tych, którzy wyruszają, by zdobywać góry z masywu himalajskiego, nigdy nie wracają, a ich ciała najprawdopodobniej nadal leżą gdzieś w górach. Mało tego, śmiertelność wśród próbujących wspiąć się na Mount Everest i K2 wynosi około 25-33%. W większości przypadków trudne warunki uniemożliwiają zabranie ciał i odpowiednie ich pochowanie, a wielu z Szerpów wykorzystuje ciała zmarłych himalaistów jako drogowskazy. Biorąc pod uwagę wszystkie ofiary Himalajów i legendy Szerpów, nie powinno nikogo zaskakiwać, że już od dawna istnieją historie o tych, którzy doświadczali tam zjawisk zdecydowanie nadprzyrodzonych. Mowa tu chociażby o obserwacjach widmowych postaci, które wędrują przez wrogie krajobrazy. Do jednego z takich spotkań miało dojść chociażby w 2004 roku, a jego świadkiem był Szerp o imieniu Pemba Dori, który prowadził wyprawę na czubek Mount Everest. Zdaniem mężczyzny, w trakcie wspinaczki w kierunku szczytu natknął się na grupę rozrzuconych zwłok w śniegu, przy czym jedne z nich wciąż wisiały na linie przymocowanej do ściany skalnej. Gdy tylko zbliżył się do ciała, Szerp twierdzi, że został otoczony przez grupę ciemnych, tajemniczych postaci, które zbliżyły się do niego z otwartymi ramionami i błagały go o jedzenie. Naturalnie, mężczyzna nie pozostał tam na tyle długo, by zobaczyć, co stanie się później, i wziął nogi za pas. Jak twierdził, jego zdaniem były to duchy zmarłych spinaczy. Te rzekome duchy nie były opisywane jako szczególnie złe lub złośliwe i rzeczywiście najczęściej są tam zgłaszane postaci proszące o pomoc lub wręcz przeciwnie, oferujące pomoc i ostrzegające wspinaczy o zbliżającym się niebezpieczeństwie. W jednej z historii z 1975 roku dwaj członkowie brytyjskiej wyprawy, niejaki Dougal Huston i Doug Scott, twierdzili, że w pewnym momencie w czasie ich wędrówki zaczęły kończyć im się zapasy i wkroczyli w burzę śnieżną tuż poniżej szczytu Mount Everest. Obawiając się o swoje życie, wykopali dziurę w śniegu i czekali na najgorsze. Gdy skolili się już głęboko w śniegu, zamarznięci na śmierć i głodni, twierdzili, że nagle dostrzegli obecność trzeciego alpinisty, który dawał im wartościowe rady co do przeżycia i pocieszał ich, a nawet obiecał, że wydostaną się z tej niebezpiecznej sytuacji. Takie łagodne duchy oferujące pomoc zostały zgłoszone przez wielu innych wspinaczy, nie tylko z Himalajów, ale i różnych części świata. Inne, bardzo dziwne spotkanie w Himalajach odnotowano w 1930 roku przez brytyjskiego wspinacza Franka Smitha. Na jednej ze swoich kilku prób zdobycia Mount Everest mężczyzna twierdził, że natknął się na dziwną postać, która zbliżyła się do niego. Wówczas wspinacz nie czuł, czy duch był złośliwy, a nawet zaproponował mu trochę ciasta miętowego. Był to jednak zaledwie początek dziwnych obserwacji. Wspinacz twierdził, że natknął się na grupę unoszących się przedmiotów, które przelatywały i spadały po pobliskiej półce skalnej. Jeden z obiektów został opisany jako piskle ze słabo rozwiniętymi skrzydłami, podczas gdy inny miał przypominać czajnik. Smith twierdził, że obiekty wyraźnie pulsowały, jakby posiadały, cytuję, jakąś aurę życia.
Niestety, ale nie wszystkie spotkania z duchami w Himalajach przebiegają aż tak spokojnie. Dość dziwna i raczej przerażająca jest relacja Mohana Singha. Jego opowieść pojawiła się w mediach w 2013 roku za sprawą pisarki pracującej dla telewizji BBC. Tuż po podróży badawczej w region Himalajów twierdziła ona, że Singh opowiedział jej niezwykłą historię, zgodnie z którą kiedyś, gdy był w lesie trąc drzewo na opał, nagle tajemniczy nieznajomy człowiek pojawił się i zaczął na niego krzyczeć, a następnie gniewnie rozciekać, dlaczego ten ścinał drzewa. Zgodnie z pamięcią mężczyzny, potem gdy zignorował jego ataki, nagle całe niebo stało się czarne, a nieznajomy brutalnie chwycił go za koszulę. Podobno palce dziwnego nieznajomego przenikały przez ciało Singha, tak jakby było niematerialne. Dwóch mężczyzn nagle zaczęło się bicie podczas kłótni, tajemnicza postać miała zmieniać swój rozmiar. W jednej chwili była wysoka na 2 metry, a w kolejnej była wielkości kurczaka. Kiedy Singh w końcu uwolnił się i uciekł do swojej wsi, twierdził, że wrócił z wysoką gorączką i wierzył, że został opętany przez ducha. Dlatego też profilaktycznie niedługo po tym incydencie przeprowadzono na nim rytualne egzorcyzmy. Równie ciekawa jest historia posterunku wojskowego z przełęczy La Baralaja. Historia opowiada o trójce żołnierzy, którzy zostali uwięzieni w placówce na 2 miesiące, podczas gdy zostali osaczeni przez niebywale ostrą zimę, w czasie której nikt nie mógł dotrzeć im na ratunek. Kiedy pogoda się poprawiła i w końcu dotarła do nich pomoc, na miejscu znaleźli jedynie zgarbionego, obcego mężczyznę, pożerającego ciało jednego z martwych żołnierzy. W pomieszczeniu miał znajdować się jedynie tajemniczy kanibal oraz części ciał żołnierzy leżące w kałużach krwi. Obcy zaledwie warknął i zaatakował ratowników, którzy w odpowiedzi na to otworzyli ogień i zabili go na miejscu. Zgodnie z historiami, w następnych latach inni żołnierze umieszczeni tam na posterunku skarżyli się na tajemnicze szepty czy dziwne głosy, a nawet okrzyki agonii. Niektórzy widzieli tam złowrogie widmo mężczyzny trzymającego nóż. Podobne obserwacje zgłaszali również kierowcy pojazdów, którzy przejeżdżali w tej okolicy i również byli ścigani przez człowieka biegnącego w ich stronę z nożem. Lub ewentualnie żołnierzy pokrytych krwią i wołających o pomoc, którzy znikali w momencie, gdy podeszło się w ich okolicy. Nie da się ukryć, że ta konkretna historia brzmi jak zwyczajna creepypasta, których w internecie jest bardzo wiele. Gwarantuję wam natomiast, że nawet pobieżne sprawdzenie źródeł internetowych doprowadzi was do identycznej wersji historii o zdarzeniach z Doliny La Baralaja. Kończąc już, pora na chwilę refleksji. Sceptycy zwracają uwagę, że wiele dziwnych spotkań z duchami i innych zdarzeń, które mają miejsce w Himalajach, mogą być wyjaśnione przez skutki trudnych warunków i wpływu dużej wysokości na mózg. Nie da się ukryć, że w takich okolicznościach kombinacja zmęczenia, strachu, zimna, głodu i niskiego poziomu tlenu faktycznie może spowodować zaburzenia funkcji umysłowych, utrata koordynacji, pogorszenie pamięci, a nawet halucynacji. Istnieje również zjawisko znane jako efekt wyczuwania obecności, zwane także uczuciem obecności, w którym mózg tworzy iluzję upiornej postaci w warunkach skrajnego stresu fizycznego i psychicznego, co zdecydowanie nie odbiega od sytuacji, w jakich są himalaiści. O ile ktoś uparcie szuka logicznego wytłumaczenia tych fenomenów, z całą pewnością może podpiąć wszystkie obserwacje duchów pod bardzo konkretną reakcję organizmu wspinacza. O tym, czy na najwyższym paśmie górskim na świecie dzieje się jednak coś innego, być może o bardziej paranormalnej naturze, zadecydujcie już sami.